Cześć Wam wszystkim jestem Wojtek i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek o okrętach bitewnych, o pancernikach. Mamy na tapecie okręt rasy Demiurg. Jak wygląda jego uzbrojenie? Wszystkie pancerniki klasy Strażnik są standardowo uzbrojone i wyposażone w zestaw baterii dział kolejowych i działek jonowych zarówno na lewej, jak i na prawej burcie, wyrzutnię grawitacyjną umieszczoną na przodzie, osłonę deflektora. Lewe i prawe doki startowe, z których można, e, każda może pomieścić do trzech eskadr Barakuda e, i Mant. E, trzech eskadr Barakud i Mant. Cztery wieżyczki obronne zamontowane wokół ich kadłubów, standardowe osłony grawitacyjne statku kosmicznego Tau i zaawansowane zintegrowane systemy śledzenia, identyczne do tych na statkach kosmicznych klasy Skaterkan-posłaniec. E, Systemy te składają się z wysoce zaawansowanych urządzeń do przechowywania i przetwarzania danych, które radzą sobie z ogromnymi ilościami przechowywanych w nich informacji. Po połączeniu z czujnikami okrętu, ta moc przetwarzania może być wykorzystana do bezpośredniego przesyłania danych do pobliskich okrętów, aby poprawić ich celność i skuteczność. Pancerniki klasy strażnik są również wyposażone w zestaw haków grawitacyjnych zamkniętych w pojedynczej osłoniętej obudowie hangaru, zaprojektowanej specjalnie do przechowywania do trzech okrętów klasy Kirla, opiekun, które strażnik może zabrać do bitwy. Jakie są znane jednostki? Arho e, był pierwszym pancernikiem klasy, klasy Ores Eleth, jaki kiedykolwiek został użyty przez tao w konflikcie militarnym, gdzie został po raz pierwszy napotkany przez siły Imperium Ludzkości dowodzone przez admirała Kotto podczas kampanii Tarosa. Klasa Strażnik i towarzysząca jej eskorta były, e, była całkowitym zaskoczeniem dla tamtejszej floty imperialnej. Doceniając zagrożenie, jakie reprezentowały te wówczas nieznane przez Imperium okręty, pancernik Archo w szczególności został bezlitośnie wytropiony i zniszczony przez flotę admirała Koto, natomiast udało mu się odciągnąć flotę Imperium, pozwalając dwóm krążownikom klasy Larchi i Vre obrońca zasiać spustoszenie w imperialnym transporcie zaopatrzeniowym wspierającym kampanię. Ognista Gwiazda był pancernikiem klasy opiekun, który służył pod dowództwem Korowanana w obronie Kelshan Sept przed tyranidami z floty roju Gorgon. Pod koniec konfliktu w walce z ocalałymi siatkami, statkami roju, Ognista Gwiazda została zwabiona do pasa asteroid wokół Delmary, gdzie została uszkodzona do tego stopnia, że koszt napraw przerósłby koszt produkcji nowej jednostki. Ryzm Was. Co w luźnym tłumaczeniu na niski gotyk oznacza tarcza celu, to pancernik klasy opiekun, który służył u boku swojego siostrzanego statku, Wosu Kisa podczas najazdu na imperialny świat Taifa IV, zarówno rysm kawas, jak i Woosu kisa zostały zmodyfikowane tak, aby były statkami infiltrującymi na potrzeby rajdu. Pozbawiono je w większości uzbrojenia, a ich haki grawitacyjne usunięto w celu zamontowania dodatkowych zasobników i jednostek, podtrzymania życia, w celu zwiększenia ich zasięgu podróży i zdolności przewozowej. Udało im się rozmieścić bez wykrycia na Taifa 4 podczas misji i przeczekać konflikt poza systemem do czasu ekstrakcji, gdzie następnie zebrali pozostałe siły TAU i wrócili z powrotem do swojego imperium. Wosu Kisa, co w wolnym tłumaczeniu oznacza włócznia jedności, to pancernik klasy opiekun, który służył u boku swego siostrzanego statku Ryzm Kawas podczas nalotu na Tajfa 4. Jak wyglądają e, statki Demiurgowie, statki handlo, statek handlowy klasy Twierdza? Statki handlowe klasy Twierdza to potężne statki kosmiczne wielkości pancerników należące do gatunku Zinos, znanego jako Demiurg, kupieckiej rasy humanoidalnej sprzymierzonej z Imperium Tau. Statki handlowe klasy twierdza są typowymi okrętami demiurgów, posiadają one wyjątkowo dobry napęd, ale także reszta statku jest równie imponująca pod względem technologicznym. Służą one jako mobilne fabryki lub statki do przetwarzania rudy, często działają także jako bazy dla demiurgów, którzy przemieszczają się między systemami gwiezdnymi a pasami asteroid w poszukiwaniu źródeł surowców. Te statki kosmiczne często służą również jako bazy dla floty demiurgów, składającej się z międzysystemowych zasobników górniczych asteroid, transportowców i sąd poszukiwawczych, z których wiele jest zautomatyzowanych. Zazwyczaj samotne twierdze demiurgów były spotykane w strefach rozbłysków lub miejsc bogatych rtęć, czy też niezamieszkałych systemów gwiezdnych. Krzątają się one tam i z powrotem, aby eksploatować lokalne zasoby gwiezdne i planetarne. W większości przypadków starć, statki te zrywają kontakt i wycofują swoje mniejsze jednostki. W niektórych przypadkach floty demiurgów w anormalny sposób dla siebie zwracają się przeciwko swoim napastnikom z zaskakującą zaciekłością. Warto zauważyć, że każde znane spotkanie między okrętami demiurgów i orków skutkowało walką oraz że imperialni renegaci często wynajmują okręty demiurgów do walki jako najemnicy w walkach międzyplanetarnych i międzysystemowych. Jako okręty wojenne statki Demiurg są powolne, ale dobrze bronione, mogą pochwalić się znaczną siłą ognia z bliskiej odległości dzięki potężnym lancom i posiadaniu opartej na dziobie wiązki laserowej przeznaczonej do rozcinania asteroid w celu wydobycia, która z łatwością może służyć jako potężna broń. Statki klasy Twierdza posiadają również zdolność do wystrzelenia torped oraz statków górniczych, przekonfigurowanych na statki szturmowe. Godną uwagi cechą klasy twierdza jest wykorzystanie szeregu potężnych pól elektromagnetycznych wokół dzioba, które służą jako szufle busarda, która będzie absorbowała międzygwiezdny wodór. Wodór ten jest przyspieszany w tylnej części statku do prędkości, zbliżonych do prędkości światła, aby zapewnić siłę napędową jako formę odrzutowca strumieniowego, zaawansowane osłony przed promieniowaniem, których owy element wymaga ewidentnie daje wiele innych korzyści obronnych dla tego statku kosmicznego. System ten jest również używany do zasilania specjalistycznej wiązki laserowej, używanej przez statek do rozbijania asteroid lub statków wroga, zależnie od okoliczności. Proces ten nie jest rozumiany przez Adeptus Mechanicus, a Tech-kapłani są chętni, aby zdobyć nienaruszony statek Demiurgów do analizy, chociaż ta okazja do tej pory im niestety umykała. Rozproszone raporty wolnych handlarzy wskazują, że statki kosmiczne klasy twierdza służą za domy dla maksymalnie trzech klanów lub bractw demiurgów i zasadniczo służą jako mobilne fortece tego koczowniczego gatunku. Społeczno-polityczna natura bractw demiurgów ani to, jakie mogą być relacje między tymi, którzy dzielą jeden statek, nie są jeszcze rozumiane przez imperialnych uczonych. Statki kosmiczne typu twierdza są często widywane w niezamieszkanych układach gwiezdnych z flotami mniejszych statków przemieszczających zasoby do głównego statku oraz planety lub asteroidy z dziobem skierowanym w stronę gwiazdy. Możliwe, że statek kosmiczny klasy twierdza i mniejsze statki handlowe klasy demiurg typu bastion tworzą jakąś rozszerzoną afiliację, ale w takim przypadku każda grupa musi być szeroko rozrzucona w różnych układach gwiezdnych oddalonych od siebie o lata świetlne. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy demiurgowie szykują się do wojny. Można to zauważyć po tym, że wówczas dwa lub trzy statki kosmiczne typu Bastion zbierają się, by wesprzeć Twierdzę. Jak wygląda uzbrojenie? Statek handlowy klasy Twierdza jest zasadniczo odpowiednikiem imperialnego pancernika. Jest uzbrojony w baterię dział na lewej i prawej burcie oraz na dziobie. Dodatkowo posiada lance umieszczone na obydwu burtach oraz laserową wiązkę tnącą na dziobie. W jego części grzbietowej znajdują się hangary startowe dla maksymalnie trzech eskadr statków górniczych, przekonfigurowanych na myśliwce, bombowce i trzy jednostki abordażowe, których ilość w razie potrzeby można podwoić do sześciu jednostek torped abordażowych. Statek handlowy klasy Bastion. Okręty klasy Bastion wydają się być lepiej przystosowane do wydobywania asteroid niż okazała twierdza, o której wiadomo, że funkcjonuje jako statek fabryka dla kupieckich bractw Demiurgów. Przypuszczalnie zasoby i wyroby są wymieniane między tymi statkami, Bastionem a twierdzą, ale nie ma naocznych świadków takiego zdarzenia. Rozrzucone raporty wolnych handlarzy działających na wschodnim krańcu galaktyki wskazują... Że statek klasy Bastion jest obsadzony przez socjopolityczną jednostkę Demiurg, znaną jako Bractwo, oraz że statki kosmiczne typu Twierdza służą zazwyczaj jako domy dla dwóch lub trzech bractw. Możliwe jest, że Twierdze i Bastiony tworzą jakiś rodzaj rozszerzonej afiliacji, ale w takim przypadku każda grupa musi być szeroko rozrzucona w różnych układach gwiezdnych, oddalonych od siebie o wiele lat świetlnych. Imperium jak dotąd nie wie prawie nic o kulturze czy organizacji społecznej demiurgów. Jako okręty wojenne, bastiony pod wieloma względami przypominają imperialne krążowniki, choć imponujące lance i siła ognia ich baterii, uzbrojenia z bliskiej odległości sprawiają, że są niezwykle zabójcze dla wielu okrętów na bliskim dystansie, w tym nawet większych od samych siebie. Podobnie jak w przypadku twierdzy. Bastiony mogą wystrzeliwać statki górnicze i sondy poszukiwawcze, przekonfigurowane na statki szturmowe i torpedy abordażowe. Jak wyglądają statki Ukrutów, jak wygląda ta charakterystyka u nich? Sfera wojenna to potężny statek kosmiczny Krutów, jest to ich ostatni ślad dawnej potęgi przed odejściem od zaawansowanej technologii. Sfera wojenna to w rzeczywistości kosmiczne miasto składające się z centralnej części łączącej sferę, która służy do przechowywania głównego silnika osnowy i manewrujących silników strumieniowych. Chociaż napędy i silniki odrzutowe sfery wojennej są bardzo niezawodne, mają również słabą moc wyjściową. Oznacza to, że sfera wojenna porusza się niezwykle wolno w przestrzeni rzeczywistej, natomiast statek posiada odpowiednią technologię do lądowania na planetach, co jest niezwykłą cechą jak na tak duży statek kosmiczny. Kiedy już znajduje się na powierzchni planety, silniki odrzutowe są często ponownie odpalane, aby nieco zakopać sferę, prawdopodobnie po to, aby umożliwić jej powrót do roli tradycyjnego miasta Krutów. Sfery wojenne są dość rzadkie i dlatego zostają użyte tylko w przypadku, gdy Krutowie otrzymują znaczną zapłatę lub premię od swojego pracodawcy, niezależnie od tego, czy jest to ich tradycyjny sojusznik Tau, czy ktokolwiek inny, kto zakontraktował ich najemnicze usługi. Aby podróżować z prędkością większą niż światło przez odległości międzygwiezdne, krutowie korzystają z napędów osnowy w przeciwieństwie do tał, którzy nie opanowali tej technologii. Sposób działania napędów osnowy krutów pozostaje dla tau tajemnicą, ponieważ krutowie nie posiadają w swojej rasie nawigatorów, dzięki którym przejście przez osnowę jest w miarę bezpieczne i jako tako niezawodne. Zamiast nawigatorów krutowie wydają się mieć naturalne powinowactwo do nawigowania w kierunku planet nadających się do zamieszkania, prawie tak jakby posiadali szósty zmysł, chociaż z posiadanych przez Imperium informacji nie wynika, jakoby mieli oni jakiekolwiek sensowne połączenie z Osnową. Sfera wojenna to gigantyczna struktura, z pewnością przekraczająca długość typowego pancernika. Każda obejmuje objętość większą niż wiele stacji kosmicznych. Sam ich osiowy napęd plazmowy jest większy niż w przypadku wielu innych okrętów wojennych. Płonie on z mocą kilku słońc, aby przemieścić olbrzymią masę sfery wojennej po kosmosie. Podczas gdy powolne, ociężałe i rozległe silniki manewrowe pozwalają im na łatwiejszą zmianę kierunku niż większości kosmicznych statków, Wbrew nazwie, sfera wojenna to coś więcej niż okręt wojenny. Każda z nich jest domem dla wielu rodzin krutów, z których każda jest oddzielona od swojego odległego systemu rodzinnego i nie życzy sobie, aby ich nowy dom został zniszczony. Kiedy jednak sfery muszą walczyć, są niebezpiecznymi przeciwnikami. Każdy statek jest pokryty makrobateriami i może wystrzelić liczne statki szturmowe wypełnione zaciekłymi oddziałami krutów zwanymi karniworami. A bordaż... Lub taranowanie sfery wojennej jest również niewskazane ze względu na samą liczbę obrońców, jednakże często przewożą one wiele kosztowności i czasami stają się celem zmasowanych flot piratów. W przeciwieństwie do wielu statków o porównywalnej wielkości, sfery wojenne są zdolne do lądowania na planetach, co jest szczególnie użyteczną umiejętnością przy naprawach lub ucieczce przed wrogiem. Jest to naprawdę przerażający widok, ponieważ ogromna masa statku powoli zaćmiewa lokalne słońce, gdy unosi się na wielkich płomieniach fuzyjnych swojego pędu do ziemi. Potężne silniki napędowe rozrywają góry ziemi, gdy ta, się, gdy ta e, osiada, a liczne silniki strumieniowe wysadzają teren, by otulić statek. Statek może działać także jako baza operacyjna czy jednostka kolonizująca. Gdy sfery, są gotowe, e, gdy sfery są gotowe, wznoszą się z powrotem w pustkę, dosłownie wstrząsając planetą z siłą, którą będą pamiętać przyszłe pokolenia. Podczas walki sfery wojenne nie przejmują się manewrowaniem, spodziewając się, że większość innych statków może ich prześcignąć. Sfery wojenne walczą przede wszystkim defensywnie, chyba że próbują przebić się przez blokadę w celu inwazji na planetę. Jeśli istnieje poważne niebezpieczeństwo przytłoczenia zwykle e, jeśli istnieje poważne niebezpieczeństwo przytłoczenia zwykle wycofują się. Sfery wojenne krutów są rzadkim widokiem w przestrzeni koronus, segmentum obscurus, ale jest kilka, które podróżują przez tamte pasy kosmiczne. Sfery wojenne są niebezpiecznymi przeciwnikami, dlatego że są niesamowicie wytrzymałe i mają dużą liczbę broni. Ze względu na najemniczą naturę krutów, paktowanie z, nim, z nimi może być łatwiejsze i bardziej opłacalne niż walka z nimi. Krutowie często nie zatrudniają się e, do walk kosmicznych, albowiem preferują oni inwazje planetarne lub akcje abordażowe, w których ich talent nie jest marnowany. Jak wyglądają parametry sfery wojennej kadłub, pancernik, klasa unikatowy, okręt kosmiczny ZINOS, rozmiar około 9 km średnicy, masa około 47 megaton, załoga ponad. 300 tysięcy krutów na pokładzie. I tyle, jeśli chodzi o całościowy materiał na temat pancerników. Ja dziękuję Wam bardzo, zapraszam, jeśli pamiętacie jeszcze, co było na początku, no to, to zapraszam do następnego odcinka, jakiegokolwiek, a jeśli nie, to wróćcie sobie do pierwszego i posłuchajcie wszystkiego od początku. Dzięki Wam bardzo i trzymajcie się. Do następnego razu, cześć. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.